No witam, witam. Czas na kolejną porcję gwinta. Ostatnio był Hyper Thin dla potworów, a dziś pobawimy się zaktualizowanym i naprawdę bardzo mocnym handbuffem dla Skojatel. Podesłał naturalnie Interloper. Link do talii w opisie. Czas bić rangę pierwszą. Jedziemy! Kapitan Marchewka. Kapitan Marchewka grający mrozem. Nie jesteśmy z tego powodu zachwyceni, absolutnie. Dobra, o, ale to akurat spoko. Tyle dobrze, że jesteśmy na czerwonej. Nie musimy świrować. No i jest szansa, że w takiej ogólnej batalii punktowej będziemy górą, ale się jeszcze okaże. Jakie proaktywne zagranie ma kapitan Marchewka. Nareszcie. No, precz z łapami od kryształu. Chcemy takie coś. Może, no nie wiem, kurde. Póki co. Zrobimy tak. I jeszcze raz. Nie dobraliśmy żadnej wyroczni. Życie. Ale opóźnimy sobie mrozik po stronie przeciwnika. Może odciąć mu łeb. Byłby piękny dar dla króla. Lepiej trzymać wężową pułapkę na jakieś mglaki i takie tam inne. Takie tam inne huncwoty. Zagrajmy sobie Itlin. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Wtorka. Dobrze, czyli mamy removal 6 już. Jakby co na Sheldonie. O tym warto pamiętać. No co możemy zrobić? Zagramy sobie elfiego tancerza ostrzy, żeby poszło w torkę. Nie nadążasz, Duan? Ciach. Żeby tutaj arystokratka była słabsza. No minusik jest taki, że nie mamy Havekara przemytnika, który mógłby ładnie boostować nam jednostki. Może trzeba będzie zaraz rzucić Neckera, kto wie. Złapaliśmy kolejnego pana. Chcemy to zrobić, czy nie? Lepiej zaczekajmy jeszcze. Dobrze. Proszę. Zróbmy w ten sposób. No dawaj tu jakiegoś mglaka. Chociaż on też może być przepraszam, na złote dziecko to może być fajna opcja, więc może jednak trzymajmy. Ale co jak nie on.
szarżujemy z Neckerem w R1. Aha. Białe zimno wreszcie oczyści ten świat. Dobrze. Żebyś nie myślał, że wygrasz to Królową Zimy. Troszeczkę bejtuje duże rimowale od razu. Tak, ale granie Neckera i Megaskop w kogo wtedy? Nie, odpuśćmy. Mimo wszystko, odpuśćmy. No i teraz nie jest to wcale taka zła sytuacja. No nie miałem niestety przemytników, którzy mogliby... No teraz mam. Którzy mogliby nabijać punkty. Co chciałem powiedzieć, że to nie jest wbrew pozorom taka zła sytuacja. Bo no nabił troszeczkę punktów tym mrozem. I mógłby chcieć w tym momencie... rzucić Karantira. No wiecie, żeby tam nie tracił na wartości. No to jest przecież bardzo dużo punktów, więc... więc też zmusi mnie do blidu w ten sposób, nie? Znaczy inaczej... blidem zmusi mnie do dalszej gry i być może zejścia kartę w, o kartę w plecy i tak dalej, no bo... wiadomo, nie spodziewa się, że... Nie wiem, czy mi się to podoba. Nie wiem, czy mi się to podoba. Zróbmy tak. W razie czego mam Jorveta. No trudno. Być może nie tak to miało wyglądać, ale... spróbujmy... zrobić to tak. Mało ortodoksyjne zagranie? Trochę niesztampowe, no ale... nie wiem, potrzeba matką wynalazku, czy coś. No bo generalnie chcemy przecież zachowywać Jorveta pod śliską sytuację. No ale w tym momencie były inne priorytety. No i oczywiście teraz mglak za milion. Bo wiadomo. No niestety, tutaj mocny, mocarny arsenał ze strony przeciwnika. Trzeba otworzyć Artgaef natychmiast. No, dobra, nie masz dominacji. O, panie kochany. No dostajesz pas w tym momencie. Pytanie, czy weźmiesz ten pas. Gdzie tam? Jest poważny zawodnik, on nie bierze pasów. Dobrze, Necker. Liczyłem na Megaskok. Przeliczyłem się.
co tam ten nagwar ci przyniesie. Póki co się nie obawiamy jeszcze. O, okej. Okay. Czy, no, rozumiem. Może nie jest to taka zła wiadomość. Dobrze, hawekarskie wsparcie. Oczywiście wtorka. Śliska sytuacja. Oczywiście wtorka. No i teraz tak. Tutaj jest 16, czyli 36 punktów. Dobrze. 36 punktów. Zagrajmy. Przemytnika. Dobrze. No i musimy w tym momencie... Chociaż nie musimy. Zaraz. Będzie 29. Stracimy jeszcze 2. Wystarczy. Ja mam tam polki zaraźne! Uaj, tak dobiemy! Dobrze. No i przykro mi, drogi oponencie, ale twój Karantir z moją Agles nie ma wielkich szans. No dobra. Zakończ wymianę i robimy tak. Gramy wszystko na tył. Wyrocznia. Czarodziejkę z Dolblatana. Następnie czarodziejka z Dolblatana. Następnie Triss motyle w Agles, którą przywracamy sobie i będzie mocniejsza o 3 punkty. No tu minusik jest taki, że... No nie użyjemy czarodziejki, niestety. No chyba, że... Chyba, że to w czarodziejkę. Spróbujmy, może w ten sposób to zrobić. Dobra, może zróbmy tak. Teraz zagramy sobie czarodziejkę i może tam będzie jeszcze... jeszcze jeden buścik. W sensie jeszcze jedne urodzajne żniwa. No tak, no to będzie mglak. No nie taki super potężny, ale zawsze. Dobrze. Będziemy mieć siłę 6. Tylko weź mi i nie rzucaj teraz siepacza. Okej. No i spoko. No nie ma. Tu jest 5, tu jest 6. A tu jest cholera wie. Spróbujmy, zaryzykujmy. O! No i fajnie. Ojej. No dobrze. Jeszcze nie doszedłem do siebie. I bach. No i co tam masz, panie kochany? Dokładnie. Jakiegoś śmiesznego Karantira za 20 punktów czy coś. Dobrze. Całkiem fajnie wyszedł ten poprzedni meczyk. Oj. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Zakładam, że to będzie wersja z Albrychem.
No i... To jest mocniejszy deck od naszego, po prostu. Super, że jesteśmy na czerwonej monetce. Dobraliśmy też nie najgorzej, chociaż nie ma Sheldona. O! Jak ja nie mogę złapać Mitsuchi, tak gdy tylko mnie zobaczy? Chyba jednak jest to coś troszeczkę innego. Dobrze. Ciach, ciach, wyrocznia, przemytnik. A, trzeba było tutaj dać. No trudno. Raz tutaj nie dajemy. Uwaga. Jeszcze raz Agles. Jorvet. No i Itlin. Wzmocniona wyrocznia. Widzę twoje zwycięstwo. Niewzmocnioną wyrocznię. Czyżby to był jakiś Miller? Albo Kloger raczej. No. Serio. Boże, jak ja nienawidzę tych wszystkich toksików. A powinieneś. No dobra, no lecimy. Trudnie będzie mi wtasowywał. Wszystkie drzwi stoją otworem. Wystarczy mi czarka wody, by cię utopić. Dobrze. Czekam z Havekarem, bo mam nadzieję, że może zużyję jakąś blokadę łamane przez removal. No właśnie, na czarodziejkę. Nie ma szmalu, nie ma towaru. Lecimy. Cholerne klogi. Dobrze. Ciach. Ciach. Tork. W. No Witlin, okej. Okay. 11 punktów. Ludzie kochani, łatwe jak lęba z masłem. Jeszcze raz, śliska sytuacja. Hop, odpalamy. Tork. Bardzo ładnie. Agles lubi to. Teraz tak. No 10. No niestety mnie przebije wtedy. No niestety. Nie tak dobrze sobie to zaplanowałem, jak chciałem. Jest tutaj nadejdzie czas białego zimna. Mocne przebicie. Ale trudno. Życie. No ale mamy potężne jednostki, które myślę, że spokojnie są w stanie konkurować z jego Colgrimem. Ty sobie idź.
Ha. Nie, ty może nie, ale ty i w sumie ty. Dobra. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu! Co tam masz, draniu? Będą tańczyć, jak im zagram. Okej. Dobra. Różnicy póki co. Ciebie nie chcę. No, oczywiście przez to wszystko nie dobrałem Neckera. Gorzej. Deska 8. Dobrze, zagrajmy sobie już od razu. Stoisz przed cesarzową Nilfgaardu. Fałszywą Cyrillę. Zagrajmy sobie tę puławeczkę. Co nam szkodzi? Jakby co, już jest jeden piękny cel, więc... Why not? Następnie czarodziejka z Dolblatana. Skoncentruj się na ruchach. Czuć głos w swojej głowie. Potężny mentor. Dobra. 10 punktów. W sensie 10 kart przewagi. Na razie. Nie każda bitwa musi kończyć się przelewem krwi. Oczywiście masz skracajko odrzucajki. Dokładnie. Za to jakże skuteczne. Jedną tylko? W gruncie rzeczy to mój zleceniodawca pragnie twojej śmierci. Dobra, będzie duży Kolgrim. Robimy tak. I chcemy lewą opcję w sumie. Chociaż... No nie, jednak nie. Nie, nie, weźmy sobie kolejną czarodziejkę. No tak. Dobrze. No taki smutny będzie ten Sheldon. Ale no dobra, zaryzykujmy.
ty tam! Podejdź no tu! O, opłaciło się. 50% szans było. Spokojnie, nie ruszaj się. Niedługo będzie po wszystkim. Dobra. Czemu nie? Wybierzmy sobie. Wtorka poproszę. Wtorka. Czyli tak? Boże, 5 mamy tutaj. 5. No to jeśli mamy 5, to walniemy sobie oczywiście. Morwrana. Dobra, Cyrilla nam tu zaraz przeskoczy. A on już... Zabawmy się. No dobra. Tutaj jest 15, czyli 34. Wychodzi na to samo. No. Praktycznie to samo. No dobrze, niestety Rins mi tutaj... O. Okej. No dobrze. Potęga. I cieszy to podwójnie, bo dojechaliśmy Toksika. No to co? Miałem mówić, koniec czas zadania. Czas wbić rangę pierwszą, ale nie wiem, czy wygramy z rycerzami w starciu na punkty, tym bardziej, że jesteśmy jeszcze pierwsi, że nie mamy nic. O, dobrze, jest Agles chociaż. Ech, dobrze, Agles. Ty. Mało z tych jednostek, strasznie, no ale cóż. Wzmacniamy Torka wyrocznią. Tyle na razie. Tak. Trzymajmy sobie to na później. Haweka. Bardzo ładnie. Hawekar przemytnik. Gdzie mi tutaj z takimi? Hawekar przemytnik. Robimy interesik. Następnie w megaskop w kolejnego. Cóż to za dziwny? Cóż to za dziwny deck? No i jeszcze sobie zaczekamy chyba. Nie mów, że już spasujesz. Bo chciałem użyć... A, okej. Okay. Chciałem użyć Karaceny po tym, jak już rzucę hawekarskie wsparcie. Czyli dokładnie teraz. Ej, ty tam! Ciach, podejdź no tu! Ciach, Karacena, ciach, ciach, żeby wszystko poszło w Agles. Bardzo ładnie. Gra mocno defensywnie, muszę powiedzieć. Mocno defensywnie. Hmm.
Zbejtujmy go w ten sposób. Trochę się marnuje pułapka, owszem. Ale nie chcę przegrać tego na równych. No, tak żeby myślał, że to jest coś, co mi zboostuje jednostki po jego pasie, czy coś tam. Więc... Mój panie? Dobra, ile ty tam masz? 6, czyli byłoby 7. Dobra, zrobimy tak. Jorbet. Jestem ciach, kim być muszę. Ciach. I ciach. Git. Czy trzeba było użyć wcześniej ładunków umiejki? Być może. Spocznij, moja pani. Wkrótce do ciebie dołączę. Być może trzeba było. Gramy Neckera? Czy zostawiamy sobie Neckera na obronę? Gramy Neckera. Żałujesz, że cię matka zrodziła. Opcja prawa, niekoniecznie. Mamy trójeczkę, nie mamy żadnej trójeczki. A nie, przepraszam. Hop. Nie powinieneś był tu przychodzić. Hop, hop. No i może trafię. Trafiłem. Było 50% szansy. Myślę, że już spasuje. Znaczy ja już na pewno nie gram dalej. Najwyżej przyjmę porażkę na równych, ale... No, dobrze. Czyli koniec końców. Chyba dobra inwestycja z mojej strony. I ten Necker był konieczny, żeby się wybronić. Tam jest mieczyk, zapewne. Jest mieczyk, jest Sirocco. Dobrze. Co? Zróbmy tak. Tak. Co masz do powiedzenia? Zobaczymy, czy uda się nam wyimpasować scenariusz. No, plan rzucić te 3 ósemki. 24 punkty w sumie. Nigdy się nie poddamy! Całkiem sporo. Hop. Wyczuwam kłopoty. Co byśmy tu zrobili? A pewnie, czemu nie? Dobra, popsuję ci. Jakbyś nie miał tej tarczki. No, 10-punktowa Itlin. Zobaczmy, w którym momencie przeciwnik zobaczy, że mieczyk. Witaj ponownie, a nie. Tak. Vandergrift. Dobrze. Nadchodzi czas białego. No to proszę. Białego światła.
Wiecie co? Myślę, że rzucę torka. No bo to jest tyle punktów, że będzie musiał się pozbyć Sirocco. A jeśli to zrobi, no to... No ja, Agles pozostaje nietykalna i bezkarna. Zobaczmy. Nie mają pojęcia. Jeśli teraz poleci Sirocco. Okej. Skryj się za mną. Wiecie co? Trochę się boję. Może lepiej to zostawić? A jeśli ma i Sirocco, to zaraz, ile mu daje? 32 punkty. Dobra, ryzyko. Cało. All in, wchodzimy. No to chyba wygraliśmy. Chyba zrobiliśmy 2-0 właśnie. Na Jerrym. Bo tutaj żadne Sirocco świata nie pomoże. Czyli dobra decyzja. I mamy to. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.